Ostatni jest to lot przybyszy. Adam Zosta Płody. Ostatnie. 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 Ostatnie.
20-30 metrów Robert Kępiński, pewnie nic się nie zmieni. Jakowa ocena, kłopoty z ustawieniem, zawodnik musi stać prostopadle do taśmy. Już wszystko w porządku, a zatem Subarda, Anderson Olsen. Tymczasem Stefan Anderson, naciskany przez Jakowa Olsena, Jakowa Kruzna, doskonale Grzyżowski, to jeździł tu w Polonezie i już jest pierwszy. Swoich starszych kolegów Jakob Olsen, Stefan Anderson, Jernar Warda i Jerzy Grzelewa. Olsen Anderson walczący o pierwsze miejsce, a dalej Arda i Sieba walczący o jeden punkt. Olsen Anderson, który będzie lepszy? Jakob Olsen, Stefan Anderson. Ostatnia prosta, Olsen Anderson. Kap czerwony tor pierwszy, Marek Dorad. Startu dla wszystkich zawodników biorących udział w czwartym biegu. Marek Doraz z Gdańskiego Wybrzeża, z toru pierwszego w kasku czerwonym, z toru drugiego w niebieskim Roger Sundborg, w ekipie norweskiej, w ekipie szwedzkiej, z toru trzeciego w kasku białym Niklas Klingberg. On również jeździł już w Grudziądzu i z toru czwartego w kasku żółtym w teamie Erika Gundersena, René Madsen w kasku żółtym z toru czwartego. Dora Sundborg, Klingberg, Madsen, czwarty bieg. Zawodki kolega, to panem, to jest Aranko. I na razie,
starcie Norwega i daleko z tyłu, a tymczasem Andrzej Zarzowski. Oj, Kondensen nauczył tych chłopaków walczyć, on nie spasuje do końca tego biegu. Zarzowski, za nim wściekle atakujący Fox i chłopacy z Stefana Edberga. Andrzej Zarzowski zwiększa nieco przewagę. Za nim Alan Fox z ekipy gońskiej. Stefan Edberg trzeci i na czwartym miejscu. Grzyżanski bardzo łatwych nie należy tym młodym zawodnikom, zdarzają się jeszcze. Wreszcie, proszę Państwa, w piątym wyścigu doczekaliśmy. Kota Olsendera, Kota Olsendera. Jako Polsen Marek Bora wewnątrz, jest okazja, a tak Marka Bora nie ułamy tym razem. Kończyk, Bora i Norwek. Jako Polsen Marek nie zbliża się do naszego reprezentanta. Za nim trzeci Robert Kępiński. Robert Kępiński, przerwa i Roger Fundlor. Ogromna przewaga Szweda i Duńczyka. Często ogląda się w Gryziądzu. Stefan Andersen wciąż prowadzi. Klaus Jakobsen robi to. Andersen, Jakobsen, Kępiński. Ostatni łuk. Atak po dłużej Jakobsena. Proszę Państwa, ależ jazda. Andersen, Jakobsen i Andersen. Dwóch chłopaków, Stefan Andersen, Klaus Jakobsen, cudowny bieg. Proszę Państwa, w tak białym kombinezonie i na tak białym motocyklu Piotrowi nie wypada nic innego, jak jeździć z przodu, żeby się nie ubrudzić. Jernar Wardal, kask niebieski, tor pierwszy, biały Niklas Klingberg, tor drugi, żółty Hans Clausen, trzeci, czerwony Piotr Baron, z toru czwartego, ósmy wyścig, Wardal, Klingberg. Niklas
Zarzecki, wyścig dziewiąty. Dwie minuty. Wspólnie ze mną w ubiegłym sezonie. Piotrek drugi, 3 punkty. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Zobaczymy za mniej więcej 70 sekund po starcie. Tymczasem 2 minuty biegną, ale mamy komplet zawodników, więc Anderson, Klausendera i Gunnestad już pod taśmą. Za chwilę wszystko w tym biegu się rozstrzygnie.
Polonii. Stefan Andersson, Marek Zera, atak Kunastada od zewnętrznej. Zacznie wreszcie ten sport pokazywać. A tymczasem na starcie René Madsen i Robert Gębiński. Powtórka trzecia, 12 wyścigu. Żółtym Duńczyk René Madsen, czerwonym nasz Robert Gębiński. Madsen na prowadzeniu, Gębiński drugi. Pokazuje, że ma charakter, że jest szlachcą zikrą. Po takim upadku wyjechał na to i dzielnie odwracał się na tej reprezentacji. René Madsen daleko z przodu, a Robert dzielnie sobie poczyna i walczy o to, by dowieść 2 punkty dla polskiego zespołu. Z przodu, to już nic się nie wydarzy. Ostatnia prosta, René Madsen, 3 punkty. I ogromne brawa dla Roberta Kępińskiego. Potłuczony w świat, pojechał i przyniósł 2 punkty dla Polski. Okej. Speedway bardzo czerwonowo. Na prowadzeniu, atak Jakobsena. Ale jeszcze... Pani Lajanka, bardzo trzeba, to jest Jakobsen. Jelena Kołosza,
jako wspaniała szansa i drugie miejsce. Dzisiejszych zawodów, Duńczycy 29, Polacy 28, Szwedzi 24 i daleko Norwegowie z 8 punktami. Jakob Sendera, Arda Karus. Karlsson atakujący na Arkaderę. Ardal na końcu. Kłopoty na Arkadery, ale jeszcze otrzymają drugie miejsce. A za nim pilnujący go, słuchający jak list, Joachim Karlsson ze Szwecji. Jakobsen już pewnie jest. Niespodziewanie dobry występ dzisiejszego rządu Marka, który już bardzo pewnie, bardzo spokojnie jedzie do mety, a Joachim Karlsson...
nim za chwilę ostatni łuk. Patrzymy na Marka Werę i jako cena. Kamstrung. Duża brawa, pierwszy Duńczyk Jakobsen, drugi Holta Anderson. Madsen, Baron, Holta Anderson i czy Piotrek Baron znowu zwycięży? Zatem ostatni 18 wyścigów laninowy. Olsen, Zarzocki, Gunnestad, Klingberg. Olsen, Zarzocki, Gunnestad, Klingberg. Ja to jest tak najlepszy czas, to wam wygrała.
Thank you.